to nie to, co myślisz. Będę jechał ostro. Panie! Nigdy bym cię nie poznał, Izabelo, w tym zawoalowaniu, gdyby nie drgnienie serca. Lubię, jak się tak wygłupiasz. Mówią, że gdyby Chrystus przyszedł na tę ziemię, nie wiadomo, co by zrobił, co by powiedział. W Watykanie jest właśnie zjazd w sprawie pedofilstwa. Chyba papież Benvolio powiedział... Bergoglio? Chyba Bergoglio powiedział, że pedofile, księża pedofile to narzędzie szatana. A ja myślę, nie jako ten, który tutaj przyszedł, tak nikogo nie udaje, broń Boże, że to jest narzędzie Kościoła. Tak. I teraz zastanówmy się, jaki jest Kościół od 2000 lat. Ja uważam, że to jest siedlisko, fabryka całego zła, całego bezprawia, całego nierządnictwa. A dlaczego? Dlatego, że jest bezkarny, nie ma nad nim żadnej kontroli i przez 2000 lat wszystko zło tam się kotłuje, kipi, warczy, kwaśnieje. Tak, tak. No bo zastanówmy się, co właściwie Kościół no, zrobił dobrego, takiego dobrego dla, no, dla ludzkości. Ja nie wiem. No zupełnie nie wiem. No, krucjaty, ewangelizacja morderstwami setek tysięcy, dziesiątków tysięcy, setek tysięcy tak zwanych niewiernych. To było takie dobre? Albo finanse. Przecież to jest najbogatsze przedsiębiorstwo na świecie. I tu chodzi tylko i wyłącznie o to bogactwo. Nie tylko, żeby utrzymać je, ale żeby jeszcze je pomnażać. No cóż, może święty jest ten papież Bergoglio, chyba nie przekręcam. Może jest no, półświęty jest, bo jeszcze nie jest świętym całym, prawda? Świętego mamy naszego kardynała kiedyś, a potem papieża Jana Pawła II Wojtyłę. No i boję się, że z tym będzie spory kłopot, no bo on już jest święty, a teraz no wychodzą różne takie nieprzyjemne rzeczy właśnie odnośnie pedofilstwa. No właśnie, ale wróćmy do pedofilstwa. Skoro ja przynajmniej uważam, i chyba nie tylko ja, już w tej chwili miliony ludzi na świecie uważają, że pedofilia, no to niestety jest sprawa Kościoła, no to, to ja wystąpię w roli adwokata diabła i trochę, no zacznę bronić księży, no pedofilii. Otóż właśnie, czy pedofilii. Ja uważam, że pedofilia, owszem, bywa, owszem, w kościele, ale tam nie pedofilia jest sednem, że tak powiem, sprawy. Po prostu ja byłem w więzieniu, byłem no, w wojsku, to może nie, ale w każdym razie znam różne takie środowiska i ja muszę powiedzieć, że mężczyźni są zdolni do absolutnie wszelkich zachowań takich seksualnych. Niewyczerpane możliwości mają i pomysłowość w tym. I mnie się wydaje, że w kościele nie jest wcale tak dużo pedofilii. Nie. Tam po prostu jest sporo, owszem, sporo homoseksualistów, ale spora reszta tych, którzy molestują, nawet gwałcą, no bo nie mówię w tej chwili o zakonnicach, które też są osobnym takim osobną zwierzyną łowną tychże
tychże takich samców w sutannach. No więc właściwie oni właściwie cokolwiek by wzięli pod kozik, cokolwiek. No bo zastanówmy się, ja jako ten adwokatu z diaboli mówię w tej chwili, no gotują się hormony w takich no, mężczyznach, prawda? Gotują się zresztą we wszystkich mężczyznach na całym świecie i stąd ten ród męski wyczynia po prostu nieprawdopodobne rzeczy, nie tylko w seksualne, ale i nie wiem, polityczne, ekonomiczne, no artystyczne to jeszcze niech tam, prawda? To jest najmniejsza szkoda. Ale te wszystkie inne, no to jest szaleństwo zupełne. Od podziemia, od rycia, że tak powiem, tego globu nieszczęsnego, aż po w kosmos wzlatywanie, to wszystko są samce. I tak samo, dokładnie tak samo jest ze sprawami płciowymi u tych panów. U tych panów w sutannach też. Właśnie o nich mówimy. I to się nie dziwmy. Reżyserzy zawsze molestowali aktorki. Trenerzy sportowi, no zawsze jakiś tam chłopaczek taki był fajny, taki giętki, taki jakiś, no zdolny, no trzeba go było jakoś wziąć pod skrzydła i, prawda, wyprowadzić aż na jakieś olimpijskie wody. Czy jakaś prześliczna, zgrabniutka, jak zielony łodyżek, nie wiem, koniczynki, dziewczynka, no trzeba ją wesprzeć, czy nawet jakaś rowerzystka. Wszędzie, proszę Państwa, wszędzie mężczyźni, jak mają w pobliżu jakieś coś żywe, a hormony w nich zagrają i to hormony grają w samcach nie wiadomo skąd, no skąd to wiadomo, ale nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak, to po prostu przysłania im mózg i oni, no biedni muszą, ja jako adwokatus diaboli w tej chwili mówię, no muszą, no bez opamiętania, no robią, tak jak robili, tak jak wszyscy ci księża, ci biskupi, no bo biskupi to kryją, prawda, tych młodszych od siebie, no bo to jest lojalność, no i temu też się nie dziwmy. Swój i cudzy to jest podstawowe rozróżnienie w stadach większych, małych, w całej ludzkości. I nie dziwmy się, że ci biskupi kryją tych swoich księży, tych swoich tam prałatów i tak dalej, albo ten prałat. I druga sprawa, no jest tak, że sutanna, stuła, no tam, nie wiem, konfesjonał, muzyka i to wszystko, no to obezwładnia tych cywilnych, biednych ludzi. A z czego się to wszystko wzięło, że to obezwładnienie po prostu opadło, jak, nie wiem, jak szaty pokutne z szarych, biednych, cywilnych ludzi, to winne wszystkiemu mass media, radio, telewizja. Za dużo wiedzy, o tym kościele. Póki nikt nic nie wiedział, coś gadali po łacinie, błogosławili, nikt nic tam nie dociekał, a kto z kim, a kto jak, a kto tego wśród tych księży, było dobrze. No i niestety te wszystkie cholerne przekaziory, no wszystko potrafią obnażyć, wyśmiać, wyszydzić, grozić. No tak to nie można, no ten kościół, no to, ale właśnie, po co, prawda? Bo ja tak przedtem mówiłem, że co ten kościół dobrego zrobił, no nic dobrego nie zrobił, więc może lepiej, żeby teraz jedyne co dobrego by zrobił, to oddał całe swoje majątności. No i no nie tylko koniecznie na rekompensaty tym nieszczęsnym, zgwałconym, zmolestowanym, jakimś tam zdeprawowanym, no nie tylko, ale po prostu na ratunek tego globu, który oni zdeptali, opluli, obśnienili, już nie powiem co innego zrobili i niech to już się skończy, a ten cyrk w Watykanie, Franciszku, procedury, tak, procedury, bez procedur to można sobie ho-ho, to czy w PZPR-ze, czy w PiS-ie, czy w PO, czy gdziekolwiek mówić, prawda, plany partyjne, to zrobimy, to załatwimy, tu skasujemy i tak dalej, bez procedur nic. Po prostu zapada w ciszę, w bezwład i nie dzieje się nic dalej. Dlatego, Franciszku,
weź się za procedury, a nie podniosłym tonem i niecały, och, niecały, niecały, niecały już. Weź się za procedury.